Cześć wam wszystkim, z tej strony pan dziś na kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić rangę mistrzowską, moi drodzy, w Brawl Stars. Tak, jest najwyższa ranga, jaka jest aktualnie w rankedach, jest to ranga mistrzowska. Jak widzicie, mam 8903 punkty. Teoretycznie mogę to zdobyć w jeden meczek, ale zależy, ile nam doda punktów, więc albo jeden, albo dwa mecze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i będę miał wtedy rangę mistrzowską, najwyższą, jaka jest. Chciałem to wbić od początku i, moi drodzy, robimy to. Robimy to, mam nadzieję, że to siądzie. Odcinek z rangi legendarnej chyba ma 100 tysięcy wyświetleń, więc no, jak pobijecie to, to jesteście największymi szefami. Zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy, no bo już wyżej się nie da, tak jakbym wbił, nie wiem, 35 rangę na jakiejś postaci, więc miejmy nadzieję, że to siądzie. Dlatego każdy z was zostawia łapeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał. Gram z Boltadikiem, grałem również z Łanią, grałem z Bartusem na live'ach, myślę, że wiecie, bo dużo osób było dzisiaj na live'ie, byliśmy bardzo, bardzo blisko. Jak widzicie tutaj, ten paseczek nie jest do końca na naszym rekordzie, bo miałem kiedyś chyba właśnie na tym live'ie 8917 czy coś takiego. No i zobaczymy, czy teraz nam się uda dobić, moi drodzy. Miejmy taką nadzieję. Może tu montażysta wam wrzuci teraz jakieś najlepsze momenty z tego live'ika. 80 punktów i mamy rangę mistrzowską. Widzowie, w tym momencie dobijam rangę mistrzowską. Robimy to! Ranga mistrzowska, człowieku, lecimy, lecimy. Gierka o wbicie mistrzowskiego... mistrzowską rangę. Dobra, idealnie. Let's go! Mamy pierwszego wina. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, widzowie, i powinno być. Co nie wejdziemy, człowiek? No i dobra, nic nie mówię. Niedobrze! Nie, jeden, jeden w rundach. Last runda, widzowie. Nie! Nie! Przegraliśmy. Ile minusa? Proszę, mało. 118, 200 mi brakuje. No i, moi drodzy, startujemy. Mamy tutaj zadymkę. Mamy zadymkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mapa, która się cała rozwala, więc mecz na zadymie, gdzie się wszystko rozwala. Okej, co ja bym zbanował? Zbanowałbym, no właśnie, Nani, którego on zbanował. I my mamy pierwszego pika. Zbanowałbym, myślę, że taką Belle i bym wybrał sobie albo Angelo, albo Piper. Jeżeli zbanują to i to, no to musiałbym pomyśleć, co mogę wybrać, ale myślę, że Angelo nie byłby aż takim złym wyborem, bo jak będzie cała pusta mapa, okej, zbanowali. Ja myślę, że Angelo może być tutaj dobry. Myślę, że Angelo może być tutaj naprawdę bardzo ciekawy, a ja Angelo dosyć dobrze ogarniam. Najlepsze jest to, moi drodzy, że właśnie wbijaliśmy na mapce ten ostatni meczek, co żeśmy wtedy mieli, chyba był Ognisty Krąg na Hot Zone, na pewno na Hot Zone, ale nie wiem, czy ta mapa się nazywa Ognisty Krąg, taka, gdzie jest jedno kółko na środku. No i tam ciężko było, był mega wyrównany meczyk. Po jednym winie żeśmy mieli i w ostatnim chyba żeśmy przegrali 100% do 80%, więc no, wyrównany mecz, ale nam nie wyszło. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało, gramy za dymkę. Miejmy nadzieję, że to siądzie, moi drodzy, bo już naprawdę długo, długo wbijam. No od kiedy wyszła ta liga, w pierwszy dzień nie grałem, w drugi już zacząłem. No i tam były może 3-4 dni w sumie, gdzie nie grałem, a tak to codziennie ją lecę, a w ostatnie dni no to codziennie była wbijana. Codziennie live'iki, więc, moi drodzy, od teraz będziemy cisnęli pucharki na live'ie i lecę po 70 tysięcy pucharków. Postaram się to wbić jak najszybciej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy Stu, mamy Meg od Boltadika, okej. Okay. No, jestem ciekaw, jak on sobie tutaj poradzi, Meg, bo jest to mimo wszystko mapa cała zniszczona. Ja nie przepadam za Meg, nie lubię jej za bardzo. Stu fajny, Kolcika wzięli, okej, dobra, może być ciężkawo troszeczkę tej Meg, ale zobaczymy, jak tutaj Boltadik to rozegra. No on często wybiera sobie tą Meg, więc jestem ciekaw, jak sobie poradzi. My startujemy, 2 sekundy, moi drodzy, zostały. Wbijam mistrzowską rangę, najwyższa ranga, moi drodzy, jaka jest tylko dostępna w rankedach, więc oby to siadło. No ja mam nadzieję, że tutaj walniemy potężnego wina i jakie mamy tutaj rangi? 2 masterów i legendarną jedną, okej. Wcześniej za 3 masterów dostałem chyba 105 punktów. Właśnie przed chwilą w tamtym meczyku, którego wy nie widzieliście, bo jeszcze nie było odpalonego nagrywania. Więc teraz no tak z 90 mogę dostać, myślę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, no na razie fajnie on tutaj puszuje. Okej, szkoda, że nie dobiłem, bo mało brakło. Dobra, teraz dobiłem bardzo ładnie, moi drodzy. No i pasuje, żebym podał tutaj Boltadikowi. Okej, zarąbiście. Szkoda, że ten brok. Dobra, jest brameczka. Bardzo dobrze, moi drodzy. Mamy 1-0. Dobrze się to zaczyna. Naprawdę bardzo dobrze się to zaczyna. Miejmy nadzieję, że dalej nam tak będzie dobrze szło, bo teraz będzie bardziej rozwalona mapa. Jak będzie bardziej rozwalona mapa, no to teoretycznie dla nas jest to gorzej, tak mi się wydaje, przynajmniej dla na przykład takiej naszej Meg. Chociaż na przykład teraz lecimy bardzo dobra oro, moi drodzy, i leci brameczka. Oj, wybronił to skurczybyk, ale mamy bramkę, bardzo ładnie mamy to, moi drodzy. Mamy 2-0. Podoba mi się to, pierwszy meczyk mega szybko ugrany. No powiem wam, że jeżeli w takim tempie to będzie szło,
jeżeli w tym momencie dobijemy tą rangę, no to jest naprawdę grubo, bo to będzie chyba no najszybszy master w historii Polski, naprawdę, no mega szybko by nam to wyszło, no ale zobaczymy ile tego plusa dostanę, bo muszę mieć ile? 97 chyba, jakoś tak, no coś kostówki muszę dostać, już nie pamiętam ile mam tych punktów, ale mniej więcej coś takiego, więc no oby nam tyle dodało, mam taką nadzieję. Bolt Addict ma już mastera, więc on z mastera spaść nie może, no bo to jest tak jak z wszystkimi innymi rangami, więc jak już bijesz jakąś, no to może spadać na przykład, nie wiem, z diamenta 2 na diament 1, ale z diamenta 1 na złoto już na przykład nie spadniesz, no i tak samo jest na masterze, mimo że tam miałem, nie wiem, master 2 czy coś takiego. Mistrzowska w sumie 2, bo to po polsku powinniśmy mówić. Na randze mistrzowskiej właśnie też się nie da spaść i po prostu jest ten limit, że tam ile jest? 9000 punktów? No, poniżej 9000 punktów nie spadniemy. No a tutaj, moi drodzy, niedobrze, bo nam trafili brameczkę w tym drugim meczu. Troszeczkę się rozgadałem, trzeba się bardziej skupić na tej gierce, bo jak oni nam zaczną trafiać, to będzie lipa, moi drodzy. Więc miejmy nadzieję, że teraz pójdzie, ale mi się nie podoba to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Dotknąłem piłki, ale niestety oni trafią. Trafiają, moi drodzy. Jest 1-1. Bardzo niedobrze. Bardzo szybko, moi drodzy, to odrobili. Nie podoba mi się to. 1-1. No zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej, moi drodzy. Ale no miejmy nadzieję, że wygramy, bo no nie fajnie, no ja nie chciałbym, moi drodzy, tutaj przegrywać kolejnych giereczek, już raz mieliśmy tego lasta, nie wyszło, no mam nadzieję, że już teraz znowu historia się powtarza, jeden mecz żeśmy wygrali, drugi teraz przegrywamy, no jest ostateczne o wszystko, no i najlepsze jest to, że w tamtym meczu myśmy szybko ich pokonali, a teraz oni nas szybko pokonali, więc nie jest to taki jednostronny meczyk, moi drodzy, aha. Oczywiście ja go jeszcze nie trafiłem, nieźle. Teraz jakbym go trafił, dobra, zarąbiście, on pada, bardzo dobrze. No i Bolt Addict jakby mi tutaj podał tą piłkę, albo ja bym, o, trafił ją, bardzo dobrze. Pięknie, to mi się podoba, to już mi się naprawdę, moi drodzy, podoba. To już mi się bardzo podoba, bo jeszcze takiego Colta trafiam. Okej, dobijam go, zarąbiście. No i, moi drodzy, oni mają Lowa. No i tutaj niestety się wszystko rozwaliło. Szkoda, że nie mieliśmy piłki, bo mielibyśmy naprawdę mega łatwą bramkę. Naprawdę tam ładnie wleciałem, porobiłem wszystkich, ale no niestety nie było tej piłki i nie było też bramki. No ale może teraz zaraz przejdziemy, może zaraz się, moi drodzy, uda. Fajnie było, o, ustrzelić go, bardzo dobrze. No i teraz jakbym sobie, moi drodzy, ustrzelił znowu tego broczka tam. Okej, okay, kolegę, dobra, spróbujmy sobie w takim razie z trutką, jak mi nie wychodzi bez. No i dostałem na łeb. Niedobrze, Stu tego nie wybroni samemu. Stu tego, moi drodzy, niestety nie wybroni. 1-0. Niedobrze, przegrywamy tą rundę. Nie podoba mi się to, ponieważ już no było naprawdę bardzo dobrze. 1-1 było w meczach, a teraz szala przechodzi na ich korzyść, powiedzmy, nie wiem jak to się mówi, nieważne. No ale generalnie są coraz bliżej tej wygranej, a my jesteśmy coraz dalej od mojego mistrzowskiego ranku. Niedobrze, człowieku, trzeba to jakoś wybronić. Dobra, szkoda, że ona się wybroniła. Dobra, fajnie tam kolcik dostał, kolta jeszcze jakbym dobił, to by było spoko. Dobra, kolt został dobity, bardzo ładnie. Lecimy, moi drodzy, piłeczka, okej, fajnie. Tam by poleciał ziomeczek, ale no niestety go nie trafiłem. Pasuje mi teraz walnąć sobie to, dobra, bardzo ładnie, no i teraz będę ich snajpił. Teraz trzeba zadać naprawdę potężny damage. Bardzo ładnie tam wszystkie strzały wpadły, moi drodzy, w nich. Dobra, mamy to, 1-1, 40 sekund do końca. Trzymajcie kciuki, moi drodzy, stawcie łapeczkę w górę, wtedy nam się uda wygrać. No jest naprawdę wyrównana walka do samego końca. Ostatnia bramka zadecyduje. Ostatnia bramka, moi drodzy, zadecyduje o wszystkim tak naprawdę. Dobra, fajnie tam zastrzeliłem tego kolta. Mam piłeczkę, podaję ją, moi drodzy, tutaj. Dobra, jeszcze w tą bi bym spróbował strzelić, okej, mało brakło. Jeszcze tutaj Stu coś będzie próbował, okej, na spokojnie. Jeszcze fajnie jakbym nadawał sobie ulta, dobra. Jeszcze tutaj obijam, jeszcze, moi drodzy, stawiam ulta. Dobra, trafiony, moi drodzy, ten ziomeczek. Tutaj jeszcze, moi drodzy, ta bi została trafiona, bardzo ładnie. Tutaj, moi drodzy, ten ziomek i w tym momencie trafiam bramkę i czy my, moi drodzy, w tym momencie zdobyliśmy rangę mistrzowską, zaraz zobaczymy. Udało nam się wygrać, proszę państwa, wracamy, 7-4 staty, uwaga, ile dostałem? 81 punktów, najgorzej, moi drodzy, nie udało mi się dobić, jeszcze mi brakuje tak malutko, 16 punktów mi tylko brakuje do, moi drodzy, rangi legendarnej, unlucky. Nie udało się, ale lecimy dalej, moi drodzy. Ostatnia gierka, teraz już na 100%, no chyba, że przegramy. Ale jeżeli wygramy, to jest to w tym momencie ostatnia giereczka o rangę mistrzowską, moi drodzy. I będzie to na mapie zbiory klejnotów. O nie, nie lubię tej mapki. Podwójny szum zbiory klejnotów, nie lubię jej, dobra. Szybkie strzelanie, no to tak, na pewno Jina bym zbanował. To na 100% bym banował, więc Jin leci od razu ban. No i zobaczymy, co oni, moi drodzy, ciekawego tutaj by chcieli sobie wziąć. Może wbiję na szybko do Bolt Addicta. Zobaczymy, co on by tutaj ciekawego zaproponował. Ja jakieś tam pomysły mam, ale może on coś powie.
Co jeszcze można by było wziąć, moi drodzy? Dobra, moi drodzy, a więc tak wygląda nasz skład. Mamy tutaj Jesse, mamy Griffa, mamy, moi drodzy, Gale'a. W sumie random nam też zaproponował tego Gale'a. Griff jest spoko na te szybkie strzelania. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Tarę mają na pewno mega mocną u nich. Stu też może być dosyć ciekawy, bo może tam latać na boki i tak dalej szybko tymi ultami. Zobaczymy, jak ja sobie również tutaj poradzę, moi drodzy. I widzę, że już mam tak, nie ten gadżet, który chciałem, więc to mi się nie podoba. Wolałem mieć ten niszczący, a nie mam niestety tego niszczącego. No ale, moi drodzy, zobaczymy. Dobra, porobiłem tarę, więc jest dobrze. Ja muszę sobie tutaj trzymać lewą stronę. Jak będę trzymał lewą stronę, to powinno być generalnie dobrze. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak ja tam wlecę, moi drodzy, zaraz z jakimś ultem, to ja naprawdę bardzo dużo mogę zadać. Dobra, fajnie tam ulcik wleciał. Szkoda, że tutaj nie zadałem. Fajnie, jak on by to zniszczył. Jak on by to zniszczył, to w sumie na plus dla mnie. Jesse fajnie tutaj trzyma tego mida, z tego co widzę. Naprawdę bardzo dobrze nią gra. Póki co, Gale tutaj fajnie też ciśnie, Boltadik ładnie tam leci. Ja sobie trzymam tą lewą stronę. Na razie nie mam za dużo roboty, bo się oni nie pchają za bardzo. Chociaż teraz porobiłem sobie na spokojnie Stu. Widzę, że zamienili się. Tym razem, moi drodzy, nie Tara, lecz Amber poszła na moją stronę. Okej, no czy jej to wyjdzie na dobre? No zaraz zobaczymy, może mnie pokona. Na razie powiem tak, no na pewno o wiele lepiej sobie radzi, moi drodzy, tutaj nasza Jessie od ich Stu, pięknie, mamy tutaj kolejne gemy, moi drodzy, zbieram sobie jeszcze trochę, fajnie jakby on tutaj zebrał, dobra, on padnie, tak mi się wydaje, jeszcze bardzo fajny ulcik, ma 10, dobra, cofamy, moi drodzy, czy to będzie ranga mistrzowska, nie wiem, ale na pewno już mamy jedno zwycięstwo, więc już jesteśmy o krok bliżej od rangi mistrzowskiej, moi drodzy, już jesteśmy naprawdę bardzo blisko, więc oby to siadło, jesteśmy naprawdę giga blisko, fajnie ten Griff tutaj siadł na boczek, szkoda, że nie mam właśnie tamtego gadżetu, gdzie mógłbym niszczyć tą mapę, bo dzięki temu, na przykład takim moim ultem, no to bym miał łatwiej, ale no niestety, nie zmieniłem sobie tego gadżetu, nie zauważyłem, że mam ten wybrany, bo ja tam mam pewnie wybrane to, co ostatni raz grałem, a wydaje mi się, że ostatni raz Griffem grałem chyba na 5v5, i przez to właśnie mam ten gadżet wybrany, bo tam mało kiedy się niszczy jakieś ściany czy cokolwiek, ale ogólnie ta świnka jest spoko do Griffa, co właśnie tam niszczy wszystko. Okej, no teraz mi się troszeczkę nie podoba, że ten Stu tak ładnie wleciał sobie w ten środek, przejął go, można powiedzieć. Nasza Jessie na razie jeszcze nic nie zdobyła, ale to jest dopiero początek rozgrywki, więc jeszcze widzę, że wszystko się może wydarzyć. I tak już jeden mecz jesteśmy do przodu, i tak już, moi drodzy, jesteśmy bliżej zwycięstwa od nich, bo oni muszą wygrać dwa mecze. My mamy do wygrania tylko, moi drodzy, jeden mecz, więc nawet jeżeli teraz by nam się noga podwinęła, no to jeszcze jest jakby taka druga szansa. Na razie coś tam, moi drodzy, działa sobie ta Jessie. Ja tutaj mam troszeczkę lipę. Okej, spróbuję tutaj coś takiego, dobra. Widzę, że to mi troszeczkę nie wyszło. Okej, zobaczymy, co tutaj się stanie. Dobra, nie naklepałem niestety go. On ma już 6, niedobrze. Amber jeszcze będzie przechodziła tutaj od dołu. No ja muszę ją tutaj wygonić. Muszę ją wygonić z tego krzaka, inaczej będzie giga lipa. Zobaczymy, moi drodzy, co się tutaj uda zdziałać. Dobra, gdzie jest ta Amber? Amber tam podpaliła, ale na szczęście nie mnie. Znowu sobie rzuciła ulta i znowu mnie nie podpaliła, bo jeszcze też nawet nie strzeliła w tym kierunku. Dobra, takie nie najgorsze to działko, chociaż ja nie mam ulta dalej. Dobra, nie najgorzej. Fajnie, jakbyśmy tutaj przeszli tą Amberkę. Dobra, podpaliła mnie, ale ja spróbuję ją dobić. Okej, czy mi się uda? Może być ciężko, dobra, chyba nie. Ciężko, nie mogę przejść tej Amber, moi drodzy. Nie podoba mi się to, gdybym miał ten gadżet, gdzie rozwalałby ściany, to by to lepiej wyglądało, ale niestety go nie mam. I jest giga lipa generalnie, ale będę próbował Amber teraz przejść. O, teraz na przykład mi się udało, ale to już za późno, bo jest koniec rozgrywki. Nie no, widzowie, 1-1, znowu to samo, nie? Te ostatnie giereczki są takie jakieś, nie wiem, mega, moi drodzy, no nie powiem, że stresujące, bo jakoś mnie giga nie stresują, ale po prostu takie zacięte, że ciężko jest cokolwiek tutaj zdziałać. Dwóch ziomków ma jeszcze, moi drodzy, legendarną, tam tylko jeden ziomek ma mastera, czyli właśnie ta Amber. No muszę jakoś tam przejść, muszę ją po prostu przejść, nie mogę jej dać wejść do tego krzaka. Jak jej nie dam wejść do tego krzaka, naładuję ulta, to powinno być w miarę okej. Bo po prostu on sobie musi poradzić na tego Stu, ja bym mu pomagał, ale no nie mam jak na razie, bo muszę tą Amber tutaj wygonić. I właśnie, na przykład widzicie, ten Stu strzela w moją stronę, żebym ja tutaj nie wchodził, a ja muszę tutaj wejść, wtedy ja po prostu pomagam tamtemu ziomkowi, który gra Jessie na środku. Boltadik tam coś próbuje przejść przez tą, moi drodzy, tarę, ale też mu jest ciężko. Dobra, nie jest źle, o kurczę, podpalił mnie, niedobrze, ale chyba przeżyje, nie przeżyje jednak, dobra, padłem. Ajaj, niedobrze, ale tutaj, moi drodzy, w miarę sobie radzi ta Jessie, tamten
tamten ma już 1500 życia, więc nie za dużo mu zostało. Nie wiem, gdzie jest ta, moi drodzy. Okej, wiem, gdzie już jest ta Amber, bardzo dobrze. Okej, no muszę tam jakoś przejść, moi drodzy, na blisko. Muszę jakoś przejść na blisko na nią. Mamy 4, oni mają 5, więc nie ma jakiejś dużej różnicy. Tylko po jednym gemie. Dobra, ale ciężko mi jest przejść. Strasznie ciężko mi jest przejść. Okej, podpali mnie? Nie podpali mnie. Dobra, na szczęście mnie nie podpaliła. Tutaj, moi drodzy, fajnie wjechałem. Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Na 100% to mamy. Dobra, mamy 10, mamy 11. Bardzo dobrze. Ale ulcik widzowie siadł. No powiem wam, że ulcik to mi siadł tutaj potężny. No jak mi nie szło w tej drugiej rundzie i w tej trzeciej, no to tak, moi drodzy, ulcik siadł naprawdę potężny. No i teraz co? Teraz wystarczy bronić ją. 5 sekund. 5 sekund, moi drodzy, zostało. Nie ma tutaj przejścia, nie ma przejścia do naszej Jessie. Bardzo ładnie, mamy to, wygraliśmy, moi drodzy. Mam rangę mistrzowską. Wreszcie udało mi się wbić rangę mistrzowską. No coś niesamowitego, zobaczcie. Przechodzimy sobie dalej. Mistrzowie, moi drodzy, ranga legendarna. Legendarny star drop. Kontynuuj, nowa karta bitewna. 9055 punktów plus 71. No powiem wam, że coś pięknego. Wyjście i mamy jeszcze legendarny star drop. Oczywiście kodzik panda w sklepie jest wpisany, więc mamy podkręcone dropy. Uwaga, co takiego siądzie, moi drodzy. I mamy 500 kredytów, okej. Nie jest to najlepsza rzecz dla mnie, bo tutaj mam praktycznie wszystko. Jak wiecie, ranking globalny 1999. Okej, fajnie by było, jakbym miał 2004, to by był mój rocznik. Ale no, 1999 spoko. Tak jestem na świecie. A lokalnie, moi drodzy, mam miejsce 85, więc naprawdę spoko. Wyżej myślę, że nie będę wbijał. Chyba że naprawdę mi się będzie już giga nudziło i nie będę miał co wbijać pucharkami, ale raczej nie, bo lecimy po 70 tysięcy pucharków, więc stawcie suba, wbijajcie na live'iki, wbijajcie na drugi kanał, zapraszam również na mojego Instagrama, na TikToka, wpisujcie kodzik panda w sklepie, moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, trzymajcie się, cześć!